Cześć, z tej strony Saliwan i witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Crysis Multiplayer 2021 rok. Dziś zagramy sobie 4 na 3, choć było więcej ludzi, pewnie awki, ewentualnie na chwilę wyszli. Gramy na mapie Raffinery i jedziemy z tym koksem. Niestety Tunsolat wyszedł, a szkoda, chętnie bym się z nim postrzelał troszeczkę. Brakowało mi ostatnio normalnego gameplayu. W zasadzie skupiłem się na różnych filmach, oczywiście o tematyce Crysisa, ale niekoniecznie czysto gameplayowo, tak jak teraz. Weź tam biją. Powiedzmy im tam pomóc, może akurat kogoś staranujemy. Widzę, że koledzy to przejmują. No to sobie postoimy, czekamy, przejmijmy ten punkt i może akurat przydałoby się jakiś pojazd kupić, bo dawno nie grałem w sumie jakimś pojazdem. Ogólnie ograniczałem się do śmigłowców, Vitola, czy... O kurde! O kurde! Okej! Okay. Oli zginął. Przypał. To mocne. Blew me up. O, widzę, że gość coś tam ogarnie. Próbujmy zaatakować bazę przeciwników, jeżeli się w ogóle uda nam coś tam zniszczyć. Bo nie pamiętam tutaj rozkład wieżyczek przeciwnika. Strasznie mam słabą widoczność. Naprawdę kilkoma strzałami? Takie easy? Mam wrażenie, że coś na mnie przebiegło, ale chyba jestem po prostu... Mam fatamorganę lub anomalię jakieś przed oczami. Ja nie wiem, jak ja to przeżyłem. Próbujmy naprawić szybko ten pojazd, zanim ktoś tutaj podejdzie. I trochę rozwalam bazę przeciwnika, weźmy trochę, pozbieram punkty. Na świeżaki w Biedronce, jak to się mówiło. I możemy sobie spokojnie pofarmić, ale oczywiście zaraz będzie trzeba spróbować wygrać tę grę. Wiem, że nudno się robi. No ale no cóż, też nie ma dużo graczy. Już dawno by ktoś tu próbowałby mi pokrzyżować plany. Dobra. I rozwaliliśmy chyba wszystkie wieżyczki. O ty kurde. Spoko. Niech se mnie zabija. Nie zorientowałem się, bo popatrzyłem na radar i taka lekka panika się pojawiła, zamiast się spokojnie rozejrzeć. Powalczyć i ewentualnie wtedy wskoczyć szybko na ten pojazd, co nie? Ale no cóż. Co ten pojazd mi zrobił, to nie mam pojęcia. Gdzieś tu przeciwnik był. A, załatwili go. Dobra. Postrzelajmy się trochę przeciwnikami. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
O kurde. Niestety AK jest znacznie lepsze. Znaczy nazywam go takim chińskim akaczem. To jest ten, który ma taki duży damage, absurdalnie duży. No i mam cię, Blow. I spróbujemy zaraz przejąć fabrykę prototypów. I kupmy claymory, obowiązkowo. Mam nadzieję, że mi to nie rozstawili. Aktualnie nagrywam, no ale może później. Dobra. Próbujmy przejąć ten punkt. Czyżby nikt nie przejmował razem ze mną? Aż takie lenistwo się wkradło? Bardzo ładnie. Idealnie. I wykryjemy przeciwników. Jeżeli tacy się nasze odgłosy znajdują, to ich wykryjemy. No i ogólnie ten film teraz nagrywam przed moim wyjazdem. I ogólnie zamierzam rzucić jeden odcinek let's playowy, jeszcze oprócz tego będzie jeszcze drugi, ale i również z bugów, glitchy na danej mapie, które odnalazłem. Jeszcze nie zdradzę na jakiej, ale sam już to będzie mówił. Trochę miniaturki też. Może lepiej, nie? Pa, pa. Gdzie? Uff. Prawie się spanikowałem. No i lecimy. My naprawdę potrzebujemy zająć trochę energetycznych tych. Kurde, co wy robicie, panowie? No. Dobra, zabawiał się. Można się bawić, nie? Ciekawie, co robi Shorty. Naprawdę nie mamy fabryki. Mamy energetyczne. Dobrze, aż się zachłysnąłem. Aj, myszka, że ustawiłem. Bardzo duży błąd w moim wykonaniu. Drganie miałem. No cóż, trzeba się podszkolić. Ostatnio to tylko samoloty, samochody. Czas trochę normalnego gameplaya, bo na pewno już macie dosyć. A tym bardziej Polacy. Będę starał się nagrywać na zmianę, jeżeli chodzi o... jak on mnie zabije, że miałem tyle energii?
Blow? Ej, ej, coś tu Michanie, halo. Chcesz się przekonać? Kto jest nobem, gościu? Za dziwne mi to wyglądało. Nie czułem nawet, żebym heada dostał od ciebie. Tylko głupota, że ja podniosłem te gówno. Czyli gówno w sensie tych wyrzutnie. Goście kurna popisuje. Zero pokory. Co? On strasznie celnie strzela. Dobrze mu tak, o tak. Niech się kurna nauczy trochę pokory. Gra karabinem kurna, więc ciągle tym samym się nauczy. Shorty ładnie gra ogólnie. Jak sam jeden podchodzę, to się dziwmy, że nie daje rady. Ale dobrze, chociaż coś się dzieje, chociaż będzie walka. Dobra. Szkoda, gość chyba jest nowy. Trochę się dziwiłem, że on tak zareagował. Kiedyś ja bym tak robiłem. Jak się uczyłem grać w Crysis, to dawno, dawno temu, w 2012. Ej, no typie kurna, gdzie z takim gównem do mnie? Ja ci dam kurna granatnikami tutaj walić? Co pan? Nie grywasz? Tak. Mhm. Brawo, udało nam się. Udało nam się wykazać. Tak się kończy brak pokory. Oj, 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 oj. Ależ... O Jezu, Erkan, ty fuksiarzu, ty. Skubańcy chcą nas wziąć na to, że my nie możemy odebrać tych punktów. Bunkry chcą nam po prostu przejąć.
A nie chcę przejmują. Fajny celownik. Gościu. Ej, no czemu mnie zmienia team? Dziwna sytuacja. Pewnie byłem pierwszy, który zginął. No nic, muszę im pomóc w takim razie. Rozleć bazę. No nic, taka zasada, nie? Ciekawe, jaką następną mapę wybierzemy. Oj, best camper ever. W sumie pasuje ci nick do tego, co zrobiłeś, gościu, ale spoko. Trzeba go pochwalić. No i shot. O, wow, ale oberwał. Oj, shorty przestrzeliśmy. Pozdrawiam shortiego. Czyli fajnie się pykało. Trochę za dużo. Typowo. O, wow. Wszyscy stali, no taki unlucky, no. Ty. Ojej, ale ładnie wskoczyłem. Idealnie tym samochodem. Mam po prostu talent do taranowania pojazdami. Sure, ja bym wybrał. I warto uratować obok prototypów i spróbować rozwijać bazę przeciwnika, nie? O, tak resetujemy. Kiedy ktoś przejmował, zabiłem przeciwnika i będzie się zaczynał cofać, to lepiej wyjść i wtedy przejmować, bo wtedy się resetuje. Potrzebujemy skanera. Musi bronić, przydaje się bardzo mocno. Ja próbuję bronić ten przyczółek. Okej. Okay. Super, super. Najgorsze jest to, że tam ktoś stoi i... O, broń dostanie się. Taksi. Spróbujmy.
Ale trafiłem. Kto nob? Nie trafił. Ale mam shortiego. Przewaliłem mu. Ale też sam się nie popisałem celnością, tylko że on miał lepszy damage. Ode mnie, nie wiem, czemu nie przełączył na lepszą broń. W ogóle mecz się przedłużył. Oj, loco pro. Dobra. Oj, się zagapiłem, matko, jakie ślepy. No jak można? Saliwan, what have you done? You blind or something like that? Totalne nieskupienie. To pokazuje, że też ciężko się skupić. Ale w łeb dostałem. Ja nie... Ciężko by sobie wyobrazić, naprawdę, przez mgłę pamiętam, jak grało się 16 na 16 i taki bunkier odbijało się. O kurde, to było niemożliwe, co chwilę się respili. To było 15 minut o głupi jeden bunkier. Kurde, nie zdążyłem. A miałem dźwięk, że go drasnąłem, nie? Ale to chyba już tylko dźwięk animacji. Serio go drasnąłem? Przejęliśmy, ale niesamowita jazda. Teraz jedyne co nam pozostało to radar. O, dołączył do nas kolejny gość, Jimmy Cool. Miło nam. Pojazd jedzie. Dobrze. Użyjmy radaru, może akurat ktoś się załapie w naszej okolicy, pójdzie na piechotę. Oj.
Muszę się podszkolić. Albo po prostu nie powinienem używać szybkości, tylko właśnie super siły. Gdzie? Gdzie? Dwóch! Ja osobiście mam ochotę skończyć tę grę. Pewnie gram już prawie z pół godziny. Wolałbym, żeby ten odcinek był dłuższy. Więc idziemy trochę tam im dopieścić. Serio? Ale jestem głupi. Naprawdę ja zapomniałem, że to taki daleki zasięg. Ale jak on to robi, że nagle tu jest, a nagle go nie ma? Ja pierdyle, mnie już ta wieżyczka wkurza. Wąt śmieciarko. Się śmieje chłopie, kurwa, co poradzę, że ta... Ty kurna złomie ty. No jak on nie zginął? No panie, miłościwy, no kochańszy, no. Naprawdę jestem bez formy. Dlatego ja wolę czasem bez komentarza, bo gorzej mi idzie. Przynajmniej takie wrażenie. Gdzie? Dobrze. Niech sobie zabija. Znaczy, że wygraliśmy, trochę punktów dostałem. Ile on miał amunicji? No słyszałem tylko te strzały, już połowę magazynka zużył. Naprawdę podpalająca amunicja. Kostek, szanujmy się. Nie tędy droga. Kurwa, jak mi zasadził. No, kazałem uderzyć. Ale idealnie. Ale uciekał.
Ja pierdyle, co za gówniana. Gówno. Ja pierdyle. Nie mam dobrych statystyk, ale doprowadziłem moją drużynę do zwycięstwa, używając oczywiście nuklear bomby to celnie. Ups! Trzeba zmienić pojazd. Zaatakować z jednej strony. A, używa tego. Zaatakujemy z drugiej strony. Ale jak on się obrócił, takie powolne. Śmiesznie to wyglądało, gdybym powiedział, że szczytowo, ale to ten guzik, prawda. To zagrał śmiesznie. Powiem tak, ja jestem stworzony do tego, żeby tak mordować. Kurde, naprawdę dawaj. Nie wiem, co ten gość robił. Naprawdę nie mógł wysiąść? Może miał lagi? Widzę gościa, widzę go. I mnie trafił jeszcze. A tank? Zobaczymy, co tacy powiedzą. Nie mogę. Jestem blisko przeciwników. Czekajcie, zobaczymy, co zareaguje. Taksi. Kurde! O Jezu. To jest good plan. Ślizgi tego. To nie auto z zygzakiem McQueenem. Bardzo celnie strzela. Aż mnie to bardzo mocno zastanawia. Ale też ja gram tak statycznie strasznie.
Wydaje mi się, że jednak po tym chyba meczu skończymy dzisiaj, nie, bo już przedłużył. Moja krew. Good job. No i myślę, że to wszystko na dzisiaj. Myślę, że był spoko odcinek. Krótki, przyjemny, ale jednak z jajem. Więc do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.